I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 22 stycznia 2021 roku. Przejdźmy od razu na Bitcoina, zobaczmy co się dzieje na markecie. Bitcoin 31 655 dolarów. Czy było 27? Jeszcze nie. W ostatnich 24 godzinach 0,5% w dół oczywiście. Jeżeli chodzi o projekty, które sobie najlepiej poradziły, CurveDAO Token 26,6%, Kyber Network 19,7%, UMA 19,1%. Projekty, które sobie gorzej poradziły, to jest Hedera, Hashgraph 10,4% w dół, OKB minus 6,6% i Solana minus 5,4%. Przejdźmy może do pierwszego artykułu. CoinDesk. Czy Bitcoin mierzy się z dalszymi stratami przed ponownym uruchomieniem rajdu, mówią analitycy. Więc zobaczmy, co tutaj się dowiemy. Analitycy twierdzą, że krótkoterminowe problemy cenowe Bitcoina prawdopodobnie jeszcze nie skończyły się, a jeden z nich przewiduje dalszy spadek do 26 tysięcy. Kryptowaluta spadła o 13% w czwartek podczas wyprzedaży na rynku spot, osiągając najniższy poziom 28 845 dolarów, czyli 28 tysięcy już tutaj było, wcześniej w piątek, a najniższy to był poziom od 4 stycznia. Sam analityk mówi, nie jestem pewien, czy najniższy poziom 28 tysięcy z początku piątku to dno, powiedział CoinDesk Ki Jong-ju oczywiście w tym wypadku. Podczas gdy ceny powróciły do poziomu 31 tysięcy dolarów, spread pozostaje płaski do ujemnego, co oznacza brak spadku popytu ze strony dużych inwestorów, czyli chodzi tutaj o Coinbase też. Z drugiej strony mamy spadek premii GBTC, która mierzy różnicę między wartością udziałów w Bitcoin Trust, w Grayscale, a ceną rynkową udziałów jest kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę. Premia prawie wyparowała w ostatnich dwóch dniach, co jest oznaką osłabienia popytu instytucjonalnego, podczas gdy inwestorzy detaliczni kupują bitcoiny bezpośrednio na rynku spot. Wielu inwestorów instytucjonalnych inwestuje za pośrednictwem Grayscale Bitcoin Trust ze względów regulacyjnych. Mieszcząca się w Nowym Jorku firma Grayscale jest własnością Digital Currency Group, spółki macierzystej CoinDesk. Matthew Deep, dyrektor operacyjny i współzałożyciel singapurskiego Stack Funds, również wskazał ujemną premię Coinbase jako powód do niepokoju dla byków i zwrócił uwagę na niedźwiedzią konfigurację techniczną dla Bitcoina. Bitcoin przełamał krótkoterminowe wsparcie w czwartek i chociaż obecnie notuje pozytywne wyniki w nadchodzących tygodniach, możemy zaobserwować spadku do poziomu nawet 26 tysięcy. Matthew Deep, współzałożyciel i dyrektor operacyjny w Singapurze Stack Funds, powiedział CoinDesk przez WhatsApp. Po wielu niepowodzeniach w uzyskaniu przyczółka poniżej 32 tysięcy na początku tego miesiąca sprzedawcy w końcu zapewnili dzienne zamknięcie poniżej tego poziomu w czwartek. W połączeniu z wypadnięciem z kurczącego się trójkąta, który wskazuje właśnie do tego mamy, że ścieżka najmniejszego oporu jest niestety w dół. Odzyskiwanie Bitcoina jest już ograniczone poprzez poprzedni poziom wsparcia, który zmienił się w opór w wysokości 32 tysięcy. Według popularnego handlowca Twittera Kret, aby przerwać niedźwiedzi pogląd, potrzebny jest ruch powyżej 35 tysięcy. Tutaj na uwagę na pewno zasługuje też brak do druku Tethera, który nigdy nie będzie wspominany w tych newsach przy analizie technicznej, bo oni tutaj nie widzą powiązania tak naprawdę najczęściej. A my wiemy historycznie, jeżeli Tether jest drukowany, wtedy faktycznie też cena Bitcoina idzie w górę, bo może jest zapotrzebowanie też z zewnątrz na inne firmy. Także tutaj nie wiemy, co jest przyczyną tego spadku. Pewnie korekta. Więc zobaczymy, w którą stronę pójdziemy z ceną. Pamiętajcie, CryptoCrew też tutaj dodaje analizy i mamy na polskim rynku Jurka S Analizy, którego polecam oczywiście. I jeszcze jest jedna osoba, którą też bardzo polecam, to jest Maciek 321 Crypto, który oczywiście od analizy technicznej też tutaj świetnie to podpowiada. Dyrektor operacyjny SkyBridge, wielcy inwestorzy mogą wypchnąć Bitcoina powyżej 500 tysięcy dolarów. Dyrektor operacyjny SkyBridge Capital, Brett Messing, powiedział, że zwiększenie inwestycji instytucjonalnych w Bitcoina może podnieść cenę Bitcoina do połowy miliona dolarów, czyli do 500 000 dokładniej. I tutaj w tym przypadku mamy, dlaczego miałoby się to zdarzyć. A więc najpierw SkyBridge Capital to firma doradztwa inwestycyjnego zarządzająca aktywami o wartości ponad 7 miliardów dolarów, która zarządza były dyrektor do spraw komunikacji Białego Domu Anthony Scaramucci, to uruchomiła fundusz Bitcoina na 4 stycznia przy minimalnych inwestycjach 50 tysięcy dolarów. W rzeczywistości Messing jest tak pewny przyszłości Bitcoina, że wierzy, że osiągnie on maksimum 100 tysięcy dolarów nieco ponad rok. Będę zaskoczony, jeśli nie przekroczy tej bariery w ciągu następnych 15-16 miesięcy, dodał, ale cena 500 000 dolarów zależy od tego, czy inwestorzy instytucjonalni nadal kupują Bitcoina. Jeśli instytucje będą nadal kupować Bitcoiny, Messing powiedział, że cena przekroczy przedział 150 tysięcy dolarów i zrobi to z łatwością. Po prostu trudno mi zrozumieć, jak możesz uzasadniać, że Bitcoin jest wart 100
150 tysięcy, ponieważ nie można go dostać bez instytucji, więc przestają kupować. Morgan Stanley zamierza kupować dla swoich klientów, a Goldman Sachs nie? Wydaje mi się to niemożliwe. Także jeżeli już jedni kupują, to i drudzy będą kupować. Jego tutaj tokiem myślenia oczywiście. A w sierpniu ubiegłego roku, kiedy Bitcoin był wart około 11 tysięcy dolarów, firma MicroStrategy zajmująca się, no to już wiemy, weszli właśnie wtedy przy właśnie 11 tysiącach dolarów w Bitcoina. CryptoPotato, Andreas Antonopoulos walczy z FAT z faktami. Bitcoin jest bezpieczny i działa zgodnie z oczekiwaniami. Tutaj podaje po prostu 21 stycznia 2021 roku przypadkowy koleś wysłał 21 dolarów innemu przypadkowemu kolesiowi i to jest wiadomość, ponieważ ta transakcja wywołała serię niefortunnych zdarzeń, które zakończyły się wymazaniem 84 miliardów dolarów z całkowitej kapitalizacji rynkowej Bitcoina, czyli jakoby to miałby być skutek tego prawdopodobnego double spendu na Bitcoin, który miał się tutaj wydarzyć. I Andreas Antonopoulos tutaj przychodzi i nam komentuje, że tutaj nic się nie wydarzyło, bo kiedy zarejestrowano blok 666833, wystąpiły dwie sprzeczne transakcje, które mogła nazwać próbą podwójnego wydatkowania. Jak to zwykle bywa w blockchainie, zły blok został odrzucony, a dobry blok rozprzestrzenił się po całej sieci. Bitcoin działa tak, jak powinien, a sieć dowiodła swojej niezawodności. Zły blok został osierocony z jednym potwierdzeniem, a dobry blok ma już 100 potwierdzeń. Czyli to działa tak, jak należy w tym przypadku. I Lukas tutaj zrobił świetny research na ten temat. Naprawdę możecie znaleźć tą osobę na Twitterze, która dodała dokładnie całą analogię tego zdarzenia od samego początku do samego końca. I faktycznie tutaj ten RBF, czyli Replace by Fee, możemy sobie tutaj delikatnie od samego początku porozmawiać o tej dezinformacji, a więc istnieje alarmująca liczba dezinformacji podsycanych przez media na temat tego, co dokładnie stało się wczoraj z Bitcoinem i czy fundusze zostały podwójnie wydane. Oto wszystko, co musisz wiedzieć. 18 użytkownik transmitował transakcje, a bardziej przesyłał, z bardzo niskimi opłatami. Kiedy użytkownicy płacą zbyt niskie opłaty i ich transakcje utknęły, ponieważ ogólnicy mają bardziej dochodowe możliwości. Użytkownikom pozostają dwie opcje. Poczekać, aż spadną poziomy opłat, lub powiedzieć górnikom, że podniosą opłaty. I tutaj właśnie podnieśli te opłaty. Najpopularniejszym sposobem podwyższenia opłat za już transmitowaną transakcją jest transakcja Replace by Fee. Mówiąc prościej, to kopiowanie i wklejanie oryginalnej transakcji z wyższymi opłatami i wyraźną instrukcją, aby zamiast tego faworyzować nową transakcję, tak? Minął prawie dzień po tym, jak nasz niesławny użytkownik wyemitował oryginalną transakcję, a górnicy jej nie uwzględnili. Więc użytkownik zdecydował się wystawić RBF 19, tak? Czyli po prostu wyższe opłaty dodał, ale to nie wystarczyło. Transakcja znowu utknęła. Kilka godzin później użytkownik zdecydował się ponownie podnieść opłaty za pośrednictwem drugiego RBF. Czyli tutaj widzimy, że mamy to potwierdzenie, czyli potwierdzenie wejścia do mempoola, tak? Czyli 18, 19, 20. Każda ma, pierwsza miała 1 sat za bajt, tu się nie dziwię, dlaczego nie weszło. nie dziwię. 9,4 potem sata i 14,3 w ostatniej. I tutaj widzicie, że no, pojawia się problem w tym momencie, że można to zrobić w pierwszej kolejności. Zaraz do tego dojdę, dlaczego można to zrobić. Jeżeli znacie historię Bitcoina, to pewnie już wiecie, dlaczego Replace by Fee zostało wrzucone do BTC w tym przypadku. A więc jednak zanim użytkownik wyemitował trzecią transakcję, poziomy opłat ucichły i łańcuch został podzielony. Czyli jeden górnik wziął jedną transakcję, drugi trzecią. Chyba środkowa nie została uwzględniona wcale, tak? W tej sytuacji mogło to wyglądać tak. Złośliwe, podwójne wydatki, inflacja, ale jest to zupełnie normalne zdarzenie. Łańcuch został podzielony na jeden blok, znowu normalny, ale ostatecznie wygrał górnik w oddziale z transakcją z niższą opłatą. Nie z tą wyższą, tylko z tą niższą. Ważne jest, aby odpowiedzieć, że tak mogą istnieć różne wersje tej samej transakcji, ale tylko ostatecznie tylko jedna zostanie zaakceptowana i będzie ta prawdziwa. Czyli RBF w przestarzałych blokach działa jak zwykle. Nie ma powodu do wariowania, w rzeczywistości nie potwierdzono żadnej inflacji ani podwojonych wydatków, tylko mnóstwo głośnej ignorancji i dezinformacji. Tutaj mamy właśnie fajny wykres, który przedstawia dokładnie to, co się wydarzyło. Więc jeden górnik wziął sobie tą trzecią transakcję, najdroższą, drugi tą pierwszą i ta pośrodku została odrzucona w tym przypadku, tak? Potem po potwierdzeniach wygrywa ta pierwsza, nie ta ostatnia. To jest też ciekawe, bo powinna chyba, wydaje mi się, w tym przypadku ta z najdroższą opłatą powinna brać, być pod uwagę, bo po to zostało to stworzone. Ale tutaj jednej rzeczy nie wyjaśniają. Jeżeli znacie historię Bitcoina, jeżeli wiecie lub znacie historię Bitcoina, to możecie dowiedzieć się dokładnie, w którym miejscu właśnie ten opisywany tutaj RBF, czyli Replace by Fee, został stworzony i dlaczego. Bo był właśnie problem w mempoolach Bitcoina. Tego właśnie, który tutaj
widzicie. Co zastąpiło RBF, też jest tam opisane. I o tym już tutaj nie mówię, bo w momencie, kiedy do mempoola by weszła pierwsza transakcja, która jest widziana, a tak było wcześniej, zanim został zaimplementowany RBF przez Bitcoin Core, to wtedy nie byłoby takiej sytuacji dzisiaj, tak? No ale też nie mógłby być jednomegabajtowy blok, bo by i tak się tworzyły kolejki. Warto sobie te wszystkie informacje przetrawić, które są w tej książce, bo wtedy mamy taki ogólnikowy zarys informacji, nie tylko zwykłych informacji, które tutaj podaje Lucas Nuzzi, który faktycznie mówi, działa RBF jak należy, bo tylko jeden został wygrany, ale z drugiej strony warto spojrzeć, jak newsy w tamtych czasach odnosiły się do wprowadzenia RBF, nawet polskie, i porównać do tego, o czym mówią dzisiaj, tak? Więc to jest taka ciekawa zagadka umysłowa, żeby zrozumieć to wszystko. Faktycznie, RBF działa jak należy, także tutaj nie można nic mówić. Ale dlaczego został zastąpiony, albo jak działał First Seen w mempoolu, no to już tutaj nie ma odpowiedzi, albo dlaczego tego nie ma. SEC wzywa podejrzane firmy kryptograficzne atakujące globalnych handlowców, czyli organ regulacyjny dodał 8 podejrzanych podmiotów. Jeżeli takie zobaczycie, no i pójdziecie za ciosem wiedzy, która możecie uzyskać od SEC w tym przypadku, no to oznaczone firmy takie jak Axe Trading Investment, Passive Trade, dokładnie one są tutaj, żebyście mogli przeczytać też, Retail Well Investors, Reclaw International Inc., Smart Coins, albo bardziej Smart Coins 24. Potem mamy 3 inne podmioty, które strony internetowe nie działały. Bit Mining FX, Crypto Bravos, FX Bitcash również znalazły się na czarnej liście. Te pierwsze oferowały usługi kryptowaluty i blockchain na swoich stronach internetowych, dlatego uważajcie na te firmy, bo SEC uważa, że to może być jakiś, powiedzmy, scam lub no po prostu nie na darmo znajdują się na tej liście ostrzegawczej. Nowa funkcja od TradingView pokazuje najważniejsze wydarzenia, które wpływają na kurs Bitcoina. Tutaj zobaczcie sobie, mamy te osoby, które się pojawiają, czy wydarzenia i jak cena reaguje lub nie na Bitcoina. To już mówiliśmy wcześniej, ale to już jest zaimplementowane, więc tylko przypominam, że można z tego skorzystać na platformie. Zobaczmy new feature called Bitcoin Timeline. Zobaczmy, gdzie nas tutaj przeniesie. Czy to jest faktycznie tutaj? O, faktycznie, już działa. Można sobie wyjść, zobaczyć. Może zostawię linka, żebyście nie szukali gdzieś daleko. 40 tysięcy, zejście, och. Idziemy jeszcze niżej, także może warto. Upbit pojawia się w Tajlandii zaledwie kilka dni po zawieszeniu Bitcuba przez organy regulacyjne. Ponieważ wiodąca tajlandzka giełda kryptowalut pozostaje zawieszona, na scenę wkracza wspierany przez miliardera rywal Upbit. Wow! Także jedna znika, druga się pojawia, jak grzybki po deszczu. Oni uważają, że to zbieg okoliczności i że w tym czasie otrzymaliśmy pozwolenie od Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, ale BitCab był największą giełdą Tajlandii od czasu zamknięcia BX Thailand we wrześniu 2019. Regulator finansowy nakazał jej zawieszenie usług i naprawienie problemów dotyczących kilku niedawnych awarii w okresach dużego popytu. Siedziba firmy Upbit znajduje się w Korei Południowej, a działalność prowadzi w Singapurze i Indonezji. Według tajlandzkiego pionera kryptowalut i dyrektora generalnego giełdy Satang, Paramin Insom, jego tajski oddział, wspierany lokalnymi pieniędzmi, przyciągnął zainteresowanie dużej grupy kapitalistów, powiedział Bangkok Post. Inwestorzy na rynku kryptowalut nie są lojalni wobec żadnego z rynków. Zwykle otwierają konto na każdym rynku i osiągają większe zyski z arbitrażu między rynkami. Nie boimy się tajlandzkich konkurentów tak bardzo jak zagranicznych graczy, takich jak Binance lub Coinbase, które jeszcze nie weszły na rynek tajski. Także tu mamy po prostu zamiankę. Jedna się zamyka, druga się otwiera, a Bit jest w miarę poważną giełdą, także tutaj nie mamy żadnych zastrzeżeń. Rosja też ostatnio bardzo pozytywnie o kryptowalutach, jakby Biden ręką odjął to, co wcześniej było niemożliwe w Rosji w tym momencie. Także gigantyczny rosyjski bank państwowy Sberbank podobno zwrócił się do Krajowego Banku Centralnego o zgodę na uruchomienie własnej kryptowaluty za pośrednictwem platformy blockchain. Osobno rosyjski sąd usunął wiodącą giełdę kryptowalut Binance z czarnej listy regulatora. To już mówiliśmy o tym wcześniej, ale Sberbank chce uruchomić własne krypto. Według lokalnych relacji właśnie jeden z największych banków w największym kraju świata pod względem masy lądowej złożył w banku centralnym wniosek o rejestrację platformy blockchain. Jeśli Bank Centralny Federacji Rosyjskiej zatwierdzi wniosek, Sberbank planuje wykorzystać platformę blockchain do stworzenia własnej kryptowaluty. Wiceprezes zarządu Anatolij Popow powiedział, że głównym celem jest uruchomienie cyfrowego zasobu wiosną tego lata. Popow wyjaśnił dalej, że bank przetestował już technologię i zobaczył te rozwiązania, także już jest
po testach i chciałaby tutaj wejść, powiedzmy, ze swoją kryptowalutą. Na razie nie wiemy jaką, czy to CBDC, czy inny. Grayscale złożyła raport w SEC, stwierdzając, że w tydzień od złożenia poprzedniego raportu firma nabyła Bitcoin o wartości 1,27 miliarda dolarów. Więc Grayscale jest często nazywana największym nabywcą Bitcoinów wśród funduszy hedgingowych. Potwierdza to również najsłynniejszy hater Bitcoinów Peter Schiff. Firma w szybkim tempie zbiera fundusze od ściągających BTC. Krypto Behemoth, Ripple i amerykański oddział giganta Binance zostali zauważeni, że przenoszą duże ilości XRP, pomimo że Binance US wycofał tę monetę tydzień temu. Tutaj chyba nie widzę żadnych problemów. Zobaczmy, jakie Ripple, Binance US, czyli Binance US w tym przypadku, a nie Binance.com. Czyli według danych udostępnionych przez Whale Alert, popularną usługę śledzenia kryptowalut, w ciągu ostatnich 16 godzin blockchain Decacorn Ripple wraz z amerykańskim oddziałem giganta Binance przesłali gigantyczną ilość XRP, ponad 51 milionów, o wartości 13 milionów dolarów. Także to nie jest jakaś wielka, kosmiczna suma oczywiście, ale Ripple zwykle korzysta z własnego magazynu XRP, aby pokryć koszty operacyjne, a tym samym przenosić monety między swoimi portfelami i sprzedawać, a w chwili prasowej XRP zajmuje 5 miejsce na CoinMarketCap, to już wiemy, to już nie musimy tego tłumaczyć. A Binance US wycofał XRP 13 stycznia. A dzięki tej ostatniej akcji to wywołało wiele pytań od użytkowników w ramach tweeta Whale Alert na temat przesunięcia tego, czyli użytkownicy zastanawiają się, dlaczego przesuwają w tym momencie, skoro są one zamrożone, powiedzmy, na Binance US, albo nie można ich przesyłać. Wątpię, czy ich nie można. Bardziej chodzi tutaj o sprzedaż, tak? Także kupno-sprzedaż, a to, co robią giełdy, tutaj nie wiem, naprawdę. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Okej, mamy to. Ja tutaj się zabieram dalej do tłumaczenia audiobooka. No niestety, Krystyna Czubówna jest troszeczkę poza zasięgami chyba, przynajmniej moimi. Chętnie bym ją zatrudnił do tego audiobooka, bo widzę, ile to jest pracy z takim audiobookiem. To trzeba naprawdę faktycznie na wszystkie słowa uważać. Nie tak jak tutaj, czasami palne cokolwiek, ale tak jest. Tak jest, więc 50. strona w weekend. Mam nadzieję, że dojadę do 150. No jeszcze przyszły tydzień i zapniemy temat. Może półtora, więc będę się starał. Nie jest łatwo, ale nikt nie mówił, że będzie łatwo. Życzę Wam wspaniałego dnia. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.